Poniedziałek doszło do prawdopodobnie największego kataklizmu, jaki spotkał Turcję od 1939 roku. Miało miejsce dwukrotne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 w skali Richtera. W tym odcinku razem z Adamem Michalskim podsumujemy aktualne informacje o katastrofie. Doszło do zniszczenia de facto miast znajdujących się w dziesięciu prowincjach yy, Turcji, to są prowincje. Stosunkowo ubogie w porównaniu do reszty państwa. To jest potężny obszar mniej więcej dwóch trzecich Niemiec, jeżeli chodzi o zobrazowanie odległości, o jakiej tutaj mówimy. Przeważnie, jeżeli mówimy o, o, o uszkodzeniach, to de facto wszystko, co tam było, albo zostało poważnie, poważnie poważnie naruszone, albo uległo doszczętnemu zniszczeniu. Mówimy tutaj przede wszystkim o budynkach mieszkalnych, zarówno starych, które są przeważnie głównym, jakby powiedzmy, elementem. Jeżeli chodzi o szkody, ale też i nowe budownictwo. Nie wspominając już o takich rzeczach jak szpitale, drogi, różnego typu właśnie infrastruktura krytyczna w miejscowości, większość miejscowości jest w ogóle odcięta od prądu, od gazu. To wszystko powoduje, że mamy do czynienia z klęską humanitarną w tym regionie. Na tę daną chwilę ilość osób, które straciło życie, to już jest ponad 12 tysięcy. Przypominam, w Stambule w 1999 roku to było mniej więcej 20 tysięcy i dzisiaj już spekulacje nam sugerują, że przy tej skali zniszczeń najprawdopodobniej ilość osób, która of 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 oficjalne sumy te przebiją w następnych tygodniach to, co jeszcze miało, mie to, co miało miejsce w Stambule. Cały czas mamy do czynienia z dużym chaosem informacyjnym. Utrudnia to oszacowanie strat i opis przebiegu akcji ratunkowej. Rząd w dużej mierze ogranicza przekaz i opis sytuacji na miejscu. Są skrajne często narracje widziane w mediach. Z jednej strony rząd mówi, że wszystko robi. Robi to, co może. Jest zaangażowane na skalę, jaką jeszcze Turcja, Republika Turecka nigdy nie, nie widziała. Z drugiej strony w mediach bardzo dużo jest informacji, oczywiście o tragediach ludzkich, o tym, że rząd robi niewystarczająco, a w niektórych przypadkach, że nawet nie ma ekip ratunkowych po trzech, czterech dniach od... od, od od trzęsienia ziemi. Stąd mamy też do czynienia naprawdę z bardzo zagęstniałą e, wojną informacji e, między oczywiście różnymi, różnymi stronami tureckiej sceny politycznej. Kontekst dodają także zbliżające się wybory w Turcji. Teraz ten okres, jakby powiedzmy typowa kampania przedwyborcza de facto została e, zawieszona, tak? jej nie ma, co nie oznacza, że polityka nadal że, że taka polityka, polityka odeszła, ona nadal trwa, tak. Merowie miast kontrolowanych przez opozycję włączyli się w akcję humanitarną. Wysyłając oczywiście ze swoich miast potrzebne jakieś tam produkty, woda, koce, namioty, to, co mogą. Z drugiej strony są przesyłki, że aktualnie rządząca władza blokuje część tych konwojów bądź nie wpuszcza ze względu pod argumentem, że, 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 że są o wiele ważniejsze rzeczy, które są, są do zrobienia i że blokuje to niepotrzebnie przepustowość dróg, które z drugiej strony są są krytycznie zniszczone i ich i, i możliwość transportu sprzętu też jest wysoce ograniczona. Kto tutaj ma rację jest teraz na, ten, na tym elemencie bardzo trudne do oszacowania, do natomiast nie zmienia to faktu, że w następnych dniach dojdzie najprawdopodobniej do zaostrzenia tej narracji walki politycznej między ugrupowaniami bardziej opozycyjnymi i ekipą rządzącą, co będzie tylko i wyłącznie podnosiło według mnie też jakby to powiedzmy te napięcia w narracjach wewnętrznych odnośnie. Tego. Trzęsienie ziemi pozostanie yy, głównym tematem przez następne tygodnie i z pewnością raczej będzie też głównym punktem kampanijnym. Myśleliśmy, że będzie to kwestia kryzysu finansowego, który panuje w Turcji, ale tutaj okazuje się, że najprawdopodobniej to jest sprawa dzisiaj o zdecydowanie mniej ważna niż to, co miało teraz miejsce. Pojawiają się także głosy o zaniedbaniach, które mogły zwiększyć skalę tragedii. Przede wszystkim jeden z bardziej znanych argumentów, który jest podnoszony już od wielu, wielu lat, to jest, że stan tureckiego budownictwa to jest naprawdę, potrafi być czasami na bardzo niskim poziomie. Tak? A więc buduje się dużo, i, i ale słabo, jeżeli chodzi o wykonanie tych budynków. I to może być też elementem, przyczyną, dlaczego tak potężna skala zniszczeń jest odnotowywana na tych, w tych regionach. Mówimy już teraz o ponad bodajże 10 tysiącach zniszczonych budynków, a prawda jest taka, że to może być dopiero początek, jeżeli chodzi o, o, o zliczanie tego wszystkiego. Oszacowanie kosztów odbudowy jest na razie bardzo trudne. Aby oszacować koszty odbudowy, trzeba znać skalę zniszczeń, tak? My nie jesteśmy nawet na tym etapie w momencie, kiedy potrafimy oszacować dokładnie tą skalę zniszczeń. Są pierwsze szacunki, Prywatnych bardziej y, ośrodków bądź osób, które się zajmują te, tego typu kwestiami. Mówi się, że to jest w przedziale 35 a 50 miliardów dolarów w regionie, który odpowiada za około 10% PKB całego, y, całej Turcji. Tak? Y, niektóre inne szacunki mówią, że jeżeli chodzi o produkcję gospodarczą w tym regionie, ona przez następne parę miesięcy spadnie. Minimum o 50%, zanim będzie miała szansę w jakikolwiek sposób wrócić do, 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 poprzednich, do, do, do poprzedniego poziomu sprzed lat. A więc mówimy tutaj o prawdziwym kataklizmie. Mówimy tutaj przede wszystkim o utracie kapitału. Tak? Kapitału społeczeństwa stosunkowo ubogiego które przez te 20 lat rządów Erdoana wzbogaciło się i które teraz w dużej mierze straciło właśnie to bogactwo w postaci mieszkań, w postaci oczywiście swoich bliskich i, i pytanie teraz jest też właśnie, jak mówimy, jak, jak, jak też możemy to zmierzyć i, i wpływ tego na, na, na ogólnie, na poparcie polityczne ogólnie i też oczywiście na gospodarkę, jeżeli chodzi o stratę mienia. A więc wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę, na tym, na tym etapie mamy Duże jakby powiedzmy, ja bym się wstrzymał jeszcze przed jednoznacznym, przed jednoznaczną oceną, ale miejmy mi pod uwagę, że najprawdopodobniej to trzęsienie Ziemi jest y, największym, największą katastrofą, jaka, jaka w Turcji się wydarzyła y, przez od, od minimum od 1939 roku, kiedy było też poważne trzęsienie Ziemi y, w centralnej Anatolii. Warto zaznaczyć, że tragedia dotknęła obszaru przygranicznego między Turcją a Syrią oraz kontrolowaną przez Ankarę północną część Syrii. W regionach przygranicznych między Turcją a Syrią, właśnie w tych miejscach dotkniętych przez trzęsienie ziemi, po stronie tureckiej mieszka półtora miliona syryjskich uchodźców, tak, którzy znaleźli pracę, mieszkania w, i mieszkają wśród Turków. Oni też są poszkodowani. Do tego sama północna Syria jest mocno poszkodowana. Tam akurat jest najmniej informacji, jeżeli chodzi o skalę tych zniszczeń, ale też mówimy o tysiącach osób zabitych w związku z tym wszystkim i o też oczywiście o utracie całej infrastruktury mieszkalno Gospodarczej. To wszystko oznacza, że możemy też mieć w przyszłości do czynienia ewentualnie z jakimś mniejszym kryzysem też migracyjnym. Te osoby będą musiały znaleźć jakiś tam dach nad głową, tak. Jeżeli chodzi o ośrodki uchodźcze, które są też w tym regionie, one w dużej mierze są zapełnione i uchodźcy, większość tych uchodźców nie chce trafiać tam, zwłaszcza teraz po tym trzęsieniu ziemi, co oznaczać może, że albo zostaną wepnięci, albo albo wyemigrują w głąb interioru tureckiego, i tam będą próbowali się osiedlić, albo też musimy się też zliczyć z tym, że będzie jakaś zawsze grupa osób, która spróbuje jednak e, dotrzeć do Europy, zwłaszcza, że e, rozumiem instytucje międzynarodowe włączą się też w tą pomoc i mogą powstać kanały, żeby właśnie te, po część tych osób przenieść, powiedzmy wspomóc Turcję, przenieść właśnie gdzieś tam do Europy, co na różne sposoby będzie, rozumiem, też, 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 też przedmiotem rozmów, jak, jak, jak Turcji ewentualnie dalej w tej kwestii e, pomagać. Ale tak, kwestia uchodźców na pewno jest, jest tematem fundamentalnym. Pytaniem jest, na ile też ta kwestia dotyczy Turków, którzy no, znajdują się w bardzo podobnej sytuacji z tego, co rząd tutaj mówi, chwilowo, hotele wszystkie na tureckiej rivierze wszystkie te właśnie nadmorskie hotele będą użyte do tego, żeby zaoferować ludziom mieszkania, domy. A reszta ewentualnie w przyszłości może zostać właśnie przeniesiona do alternatywnych mieszkań w innych częściach Turcji. W Turcji pytanie jest, czy, 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 czy turecka gospodarka i ogólnie strefa mieszkalna będzie w stanie pomieścić tak dużą ilość osób, którzy teraz się chwilowo znaleźli bez, bez dachu nad głową. To na dzisiaj wszystko. Zachęcamy także do odwiedzenia naszego kanału z podcastami. Tam wkrótce pojawi się materiał na temat relacji USA-Chiny. Zapraszamy do subskrybowania kolejne materiały już wkrótce.